Witamy na finałowym obciążaniu mostów, piątej edycji Most 3D Wanted. Niestety ze względów pandemii przeprowadzamy tą transmisję bez uczestników i zapraszam do wysłuchania pana profesora Kłosowskiego, który opowie trochę o laboratorium, w którym właśnie się znajdujemy. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w laboratorium Civitroniki. To jest takie centrum, które ma współpracować z przedsiębiorstwami województwa pomorskiego przy realizacji innowacyjnych projektów. No i jesteśmy przy urządzeniu, które się nazywa maszyną wytrzymałościową Z400, wyprodukowaną przez firmę Zwickrollen. Nazwa maszyny jest związana z tym, że maszyna ma maksymalne obciążenie do 400 kN. Ale w naszym przypadku, ponieważ nasze mosty są dużo mniej, będą wymagały dużo mniejszego obciążenia, zastosujemy tutaj drugą głowicę, która jest tutaj zamocowana, która ma nośność tylko 50 kN, ale głowica ta po prostu jest dokładniejsza i w związku z tym umożliwi nam dokładniejsze przeprowadzenie prób. Gdybyśmy używali głowicy 400 kN, to ona się znajduje tu na dole. No i to są takie potężne szczęki, które służą do mocowania próbek właśnie w takiej głowicy. Mniejsze szczęki są zdemontowane, gdyż jest zamocowany tutaj nasz układ do zginania naszych próbek mostów. Jak podane mieliście Państwo w regulaminie, most będzie obciążany, każdy most będzie obciążany parą sił. Ta para sił będzie generowana przez poruszającą się trawersę. Ja za chwileczkę powiem, jakie są parametry tego poruszania się. No w każdym razie trawersa ma tutaj zamocowane dwa takie ramiona, które naciskają na próbkę. Pierwotnie było powiedziane, że one będą bezpośrednio naciskać na próbkę. Jednak jak się okazało, wykonawca tego elementu nie dostosował się dokładnie do parametrów podanych w regulaminie i niestety jest nieco większy rozstaw tego ramienia. Aby ten fakt wyeliminować, zdecydowaliśmy się tutaj na zastosowanie takiego dodatkowego układu, który przyniesie siły dokładnie w te miejsca, które są podane w regulaminie. Czyli w takim razie mamy 16 cm z jednej strony i 5 cm z drugiej strony. No i teraz w jaki sposób będziemy tę próbę wykonywać? Próba jest sterowana za pomocą komputera. I ten komputer jest obsługiwany przez specjalny program, który się nazywa Test Expert. I w tym programie ustawia się przede wszystkim co najważniejsze parametry tej próby. I do ustawienia jest cały szereg takich parametrów. Pierwszy parametr, jaki musimy ustawić, to jest fakt, że próba jest próbą ściskania. Następnie ustala się pewne parametry startowe. I tutaj jest jeden dla nas ważny parametr. Mianowicie, ponieważ wasze mosty mają różną wysokość, musimy stosować różne wysokości, różne położenia trawersy. Więc ja za każdym razem, kiedy będziemy wkładali most, będę dostosowywał początkową pozycję trawersy do wysokości mostu. I to się właśnie wykonuje tutaj. Następnie, to już jest opisane w regulaminie, do każdego mostu zostanie przyłożona siła wstępna 10 N. I ta siła jest potrzebna po to, aby wyeliminować wszelkiego rodzaju luzy, jakie w tym układzie są utworzone. No może się zdarzyć tak, że wasz most na przykład jest lekko zwichrowany i niedokładnie leży na podporze i przez to dołożenie tych 10 N po prostu ten układ zostanie, że tak powiem, dociśnięty do podpór i wszystkie luzy wybrane pomiędzy również tymi elementami, które myśmy tutaj dodali, zostaną wybrane i wtedy wszystkie próby będą się zaczynały od takiej samej mniej więcej pozycji. Ta siła 10 N zostanie skasowana, to zostanie wyzerowane, co jest zaznaczone właśnie tutaj i od tego momentu rozpocznie się sama próba. Następną pozycją tutaj są dane próby, no ale my tych danych prób nie będziemy podawać, dlatego że każda próba jest inna. Natomiast kolejna to jest opis badania. Badanie będzie się odbywać z prędkością 10 mm na sekundę, czyli z taką prędkością będziemy przesuwali trawersę. No i teraz są dwie możliwości zakończenia próby. Generalnie rzecz biorąc, w regulaminie jest powiedziane, że będziemy przesuwać tłok do 20 mm, właśnie z taką prędkością, jaką podaliśmy, 10 mm na minutę, czyli żadna próba w sumie nie powinna trwać dłużej jak 2 minuty, ale z doświadczenia wiemy, że te mosty będą się niszczyły dużo szybciej.
przy dużo mniejszym przemieszczeniu i w związku z tym, jeżeli zostanie zanotowany fakt, że zostanie stwierdzony znaczny spadek siły, no to w takim razie ta próba w tym momencie zostanie zakończona i most zostanie uznany za zniszczony. Wyniki będą rejestrowane w dwojaki sposób. Mianowicie będą rejestrowane pewne dane dotyczące generalnie ustawienia, czyli data, nazwa próby, siła wstępna, prędkość i tak dalej. To są pojedyncze, a później będą rejestrowane dane dotyczące przebiegu samej próby. Mianowicie komputer utworzy taką listę, której będzie notował czas, przemieszczenie oraz siłę i będzie to robił z dokładnością, co przy przesunięciu trawersy o 10 mikronów, będzie za każdym razem zapisywał wynik, albo jeżeli upłynie czas dłuższy niż 0,1 sekundy, albo jeżeli siła się zmieni o wartość większą aniżeli 1 newton. Generalnie po zakończeniu próby zostanie, to jest tutaj, akcja po zakończeniu próby, trawersa zostanie ustawiona w pozycji startowej, aby można było próbkę po prostu swobodnie wyjąć. No później my jeszcze podniesiemy ją prawdopodobnie lekko do góry, aby można było łatwiej przeprowadzić wymianę. No i to w zasadzie są wszystkie istotne szczegóły dotyczące sposobu wykonania próby. Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, wszystkie wyniki będą dla Państwa zadowalające. Mamy do przebadania 18 mostów i w takim razie przystąpimy do obciążania pierwszego mostu. Ten most, który tutaj jest w tej chwili włożony, to nie jest pierwszy, który będzie badany. Za chwilę zostanie włożony pierwszy most. Proszę Państwa, to jest pierwszy most ustawiany, więc zawsze pierwszy to jest najtrudniej zrobić. Potem wszystko będzie szło dużo lepiej, ale najważniejsze jest to, żeby punkty przyłożenia siły były tam, gdzie chcieli tego autorzy tego projektu. To jest najważniejsze. Także po ustawieniu wszyscy musimy tutaj komisyjnie stwierdzić, że wszystko jest ustawione tak jak trzeba. Wygląda na to, że tak jest. Chociaż musimy się liczyć z tym, że każda konstrukcja, proszę Państwa, ma imperfekcje, czyli niedokładności i
musimy je brać pod uwagę. Na pewno u nas też występują. Przystępujemy do próby. Na razie muszę jeszcze ustawić odpowiednio trawersę, ponieważ ten układ jest przegubowy, więc jest istotne, aby obie podpory mniej więcej były w tej samej odległości od próbki. To się za chwileczkę stanie. Dobrze. Teraz muszę przyjąć, że ta pozycja to jest pozycja startowa. Przejdę do ekranu próby. No i jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia pierwszej próby. Wyzerujemy jeszcze siłę, która była tutaj przyłożona. Zakładamy, że to jest siła zerowa i rozpoczynamy próbę. Zaczynamy od przyłożenia siły 10 N. Czekamy, aż siła osiągnie 10 N. Dopiero to będzie początek formalny naszej próby. W tej chwili ta siła już jest około 7 N. Już osiągnęliśmy siłę 10 N i w tym momencie rozpoczynamy naszą próbę. Próba, jak widać, przebiega na początku w sposób liniowy, czyli przyrostowi przemieszczeń odpowiada liniowy przyrost siły. No i ciekawe rzeczy zaczną się dziać dopiero wtedy, kiedy ten przyrost zacznie być nieliniowy. Na razie mamy siłę około 1500 N. No niestety belka już nam pękła, czyli w takim razie próba została zakończona i maksymalna siła, jaka tutaj została uzyskana, momencik, ja sobie schowam, konfiguruj tabelę parametry. Muszę zatrzymać próbę najpierw. Za chwileczkę podam Państwu, jaka dokładna była wartość. OK. Maksymalna siła, jaka została uzyskana przez pierwszą próbkę, to jest 1590 N. Czyli próbę uważamy w ten sposób za zakończoną. Przystępujemy do przygotowania drugiej próby. Ale jeszcze oczywiście profesor Żółtowski opowie o mechanizmie zniszczenia. Prosimy do góry. No i cóż, widzicie, nigdy nie można być pewnym w 100%. Pękło to, co miało pęknąć, tylko nie w tym miejscu, w którym przewidywałem. Także można by się zastanowić, dlaczego tak było. Niemniej jednak siła w tym cięgnie jest w tym obszarze między dwoma słupkami stała. W związku z tym no, miejsce pęknięcia jest sprawą losową. Zwróćcie uwagę, że to pękło poza... To jest poza sklejeniem chyba, czy mi się wydaje, czy to było klejenie? Ja nie wiem, czy to nie był styk. Nie. To nie jest styk tu? No patrz, tu jest trochę kleju. Już tu. Aha. Nie, nie, no to wygląda, że to jest poza stykiem. Tak więc, proszę Państwa, no równowaga sił musi być. Ściskanie w pomoście górą, rozciąganie w cięgnie na dole. Te siły muszą być sobie zawsze równe. Tak więc pęknięcie w cięgnie. Światło to widać. Tu jeszcze widzimy jakieś... Na tym sklejeniu pojawiło się rozwarstwienie, tylko to widać jest dopiero jak się popatrzy na to, jak to było ustawione. Dobrze, zostawmy. Proszę Państwa, ocenę mikroskopową będziemy robić później, teraz następne próby. Dziękujemy, gratulujemy wykonawcom, projektantom. Przystępujemy do następnej próby. Teraz pokaż mi go na chwilę. Kolejny obiekt, proszę zwrócić uwagę, podobna koncepcja,
podobna koncepcja, kształt pokazuje, że znowu jest zaprojektowane pod konkretne obciążenie. To wynika z geometrii pasa dolnego. Do tego jest jeszcze dość silnie użebrowana, przepraszam, usztywniona takimi, no można to nazwać krzyżulcami. Ja osobiście prognozuję, jeśli bym miał szukać słabego punktu, że tym słabym punktem będzie sklejenie, czyli połączenie tutaj w tym miejscu, które tu widzimy, lub w drugim miejscu sklejenia krzyżulca. No to zobaczymy. Teraz następuje ustawienie. Rolki tutaj nam ustawione są dokładnie pod miejscami. Dalej jeszcze. Do mnie trochę. O, okay. Urządzenie się znajduje w aparacie już w tej chwili i ostatnie poprawki profesora Kłosowskiego i teraz będzie przyłożone 10 newtonów. Rozpoczynamy drugą próbę od przyłożenia siły 10 N. No i tutaj komputer mnie upomniał, że nie ustawiłem pozycji startowej. Na szczęście mam możliwość jeszcze zrobienia tego, czyli przejęcia tej pozycji startowej, która w tej chwili jest. Tak też zrobiłem i w tej chwili czekamy, aż zostanie uzyskana siła 10 N. Już to nastąpiło i w tym momencie rozpoczynamy drugą próbę. Też się spodziewamy na początku liniowego wykresu, chociaż tutaj wystąpiła pewna taka nieregularność w zakresie około 200 N. Dalej jednak ten wykres jest dosyć wyraźnie liniowy. Osiągnęliśmy siłę 1000 N, 1200. Dalej wykres przebiega liniowo. Z mostem na razie nic się nie dzieje, nie ma żadnych odgłosów, co też jest pozytywne. Dochodzimy do siły 2000 N. Przekroczona siła 2000 N. Dochodzimy do 2500. O, teraz już słychać trzaski, czyli prawdopodobnie za chwilę nastąpi zniszczenie. Dochodzimy do 3000. Teraz już widać również na wykresie pewne nieregularności, czyli prawdopodobnie most się powoli już niszczy. Ale siła w dalszym ciągu rośnie, więc nie przerywamy. No i nastąpiła spektakularna zniszczenie mostu. Dziękujemy bardzo. Muszę zatrzymać próbę. Nie bardzo jest to pokazywać. Będzie. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej próby. Otóż rzadko się zdarza, że konstrukcja ulega tak zniszczeniu w tak wielu miejscach, co oznacza, nie mniej, nie więcej, tylko że była bardzo dobrze zaprojektowana. Czyli nie było jednego słabego punktu, tylko w pewnym momencie no po prostu nośność się wyczerpała w wielu elementach. Także bardzo optymalnie, jeśli tak można powiedzieć, zaprojektowana konstrukcja. Gratulujemy. Siła 3910 N. Na razie mamy lidera. Dziękuję. Trudno będzie go poskładać wprawdzie, no ale dobrze. I teraz następna próba. Proszę Państwa, w dalszym ciągu mamy podobną koncepcję, aczkolwiek wykonanie oczywiście inne. Znowu mamy dopasowanie do modelu obciążenia, bardzo solidny pas dolny, bardzo duże wykratowanie, no cienki jest, mówi profesor, ale jest bardzo szeroki.
Natomiast pas górny jest mniej więcej tego samego kształtu i przekroju, co pas dolny. Trzeba zwrócić uwagę, że pas górny ściskany może się wyboczyć, ale jest tutaj bardzo dobrze usztywniony różnego rodzaju krzyżulcami. Bardzo ciekawy projekt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też może nastąpić zniszczenie w wielu miejscach. Trudno w tej chwili określić słaby punkt. Proszę Państwa, trzeci most jest już gotowy do wykonania próby. Tym razem muszę wprowadzić nazwę M3, żebyśmy wiedzieli, że chodzi o most trzeci. I muszę przejąć pozycję startową, żeby mnie komputer znowu nie upominał. Która jest oczywiście trochę inna niż ta poprzednia. No i to jest ekran pokazujący wyniki dwóch poprzednich prób. W momencie, jak rozpoczniemy próbę, komputer automatycznie przeskoczy na pokazywanie wyłącznie rezultatów dotyczących tej próby. Czekamy na osiągnięcie siły 10 N, siły wstępnej. Na razie prawdopodobnie siła jest ujemna, dlatego że teraz już ta siła gwałtownie wzrosła, że tam były jeszcze pewne luzy właśnie między elementami i właśnie dlatego po to jest potrzebna ta siła około 10 N. Kontynuujemy. Most jest dosyć sztywny, więc w związku z tym siła rośnie bardzo szybko, ale już słychać trzaski, co jest niepokojące. Siła jest 1500, bardzo duża sztywność mostu, już jest 2000 i już nastąpiło zniszczenie. Czyli w tym momencie ten most okazał się bardzo, bardzo sztywny, bardzo małe przemieszczenie uzyskaliśmy, mniejsze niż 3 mm, natomiast już w fazie wstępnej obciążania słychać było wyraźne trzaski, co zwiastuje, że po prostu następowały już mikrozniszczenia w tym momencie. No i po prostu zaraz się przekonamy, co było przyczyną uszkodzenia mostu. Tutaj na złączu pękło. Proszę Państwa, jak można było się spodziewać, pękło złącze rozciągane. Tutaj jakby dobrze się przyjrzeć temu połączeniu, tu ostrość proszę, operatora, tak, operator, a ja prawo, lewo, tak. O. Jest ostrość? Dobrze. To proszę zwrócić uwagę, że przy sklejeniu powinna być zachowana taka zasada, żeby przekrój zawsze w najcieńszym miejscu był taki jak poza sklejeniem. A tutaj wyraźnie widać, że ten przekrój w miejscu sklejenia, tam przerwy tych dwóch elementów jest troszeczkę cieńszy. Powinna być grubsza, troszeczkę więcej materiału po stronie lewej. Prawda? Tam jeszcze jakby było grubiej to wydrukowane, to prawdopodobnie byłoby lepiej. Widać? Widać, myślę, tak? Dobra. Gratulujemy. Bardzo sztywna konstrukcja. Być może, gdyby nie te złącze, byłoby dużo, dużo lepiej. Przechodzimy do następnego. 2510, drugie miejsce na razie. Na razie, jeśli chodzi o wielkość siły, oczywiście. Proszę Państwa, kolejny obiekt. To jest kratownica uniwersalna, czyli nie zaprojektowana pod konkretne obciążenie. Tutaj można powiedzieć, że występuje dość spora różnica między polem przekroju pasa górnego i pasa dolnego.
Więc słabszy będzie pas dolny rozciągany i tam należy się spodziewać zniszczenia. Osobiście... Skrzyżowania są u góry, a w tym ramieniu są u dołu. Wykratowania pomiędzy, zwracał profesor Kłosowski uwagę, że jest niekonsekwencja. Może to tak sklejone zostało, a może taki był zamysł. Proszę pamiętać zawsze o tym, że pas dolny kratownicy jest zawsze rozciągany, więc te stężenia między elementami pasa dolnego nie będą takie ważne. Bo to jest rozciąganie, więc tam nie będzie modelu zwichrzenia. Widać słabo wykształtowane połączenia. Tu widać to połączenie? O, troszkę mało materiału na sklejnie. Może to być słaby punkt. Prosimy. Nie, tu nie ma. Chociaż teraz właśnie... Nie, nie, no kładź, kładź go, kładź go, tak jak było. Nie, właśnie nie, właśnie odwrotnie. Tak, żeby stężenia były... Żeby stężenia były po tej stronie, gdzie jest... Obciążenie, dobrze. Cześć, weź go. Przypuszczam, że tak ma być, tak? Mhm. No. Ustawiamy, dobrze. Na odwrót. Jednak na odwrót? Tam, gdzie są stężenia bliżej podpory, tam jest obciążenie bliżej. To większe. No, może proszę i... Proszę bardzo. Musimy tu się zastanawiać, co projektant miał na myśli w różnych aspektach. Na przyszłość to warto, żeby było na górze zaznaczone, gdzie ma być. Mhm. No to tutaj to teraz z tymi wałeczkami będziemy... Nie, no nie na słupku, dobrze. I tu też na słupku, tak. Obciążenie na słupku stawiamy. Moment, chyba muszę podnieść. Tak. Tak. Proszę Państwa, komisja bardzo pieczołowicie ustawia wszystko, żeby nie było przypadkowości. Proszę bardzo, panie profesorze. Już. Ja jeszcze muszę się przygotować, bo muszę czynności, które mogę wykonać dopiero po włożeniu próbki, czyli nazwać próbkę M4. Oraz przejąć jej ustawienie początkowe. To jak Państwo widzieli sami było troszeczkę inne niż poprzednio. I przystąpimy w tym momencie do obciążenia wstępnego. Startujemy, czekamy na obciążenie wstępne. Już zostało osiągnięte, czyli krótko mówiąc próbka miała bardzo małe luzy. Kontynuujemy próbę. Początkowo, jak widać, znowu wykres jest liniowy. To będzie chyba regułą. To osiągnęliśmy przy 2 mm 400 N. Przypomnę, że w poprzednim moście przy 2 mm myśmy mieli prawie 2000. Teraz mamy przy 4 mm osiągamy 700 mniej więcej N. Wykres staje się powolutku nieliniowy. No i niestety pojawiło się pierwsze uszkodzenie, ale siła jeszcze w dalszym ciągu rośnie. Słuchaj, to jest wyboczenie krzyżowca nastąpiło. No ja tego nie widzę tutaj. A rzeczywiście. Wyboczenie krzyżowca. Teraz następny mamy taki efekt, czyli prawdopodobnie kolejny krzyżulec się wyboczył. Jeszcze jedno. 1200 N. No chyba będziemy musieli się trochę zabezpieczyć przed spadającymi elementami. Proszę Państwa, oczywiście jak można było się spodziewać, uległ pas dolny, ale
tutaj trzeba stwierdzić, że złącze było wykonane wystarczająco mocno, więc złącze samo nie uległo zniszczeniu, tylko materiał poza złączem. Proszę zwróćcie uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz, że materiał uległ zniszczeniu w sąsiedztwie węzłów. I to wszędzie, w każdym przypadku tak jest. Proszę zwrócić uwagę, nie gdzieś tam dalej, tylko w sąsiedztwie węzła. Czyli tu możemy mieć do czynienia z jakimś karbem strukturalnym, który wystąpił w samym sąsiedztwie węzła. Drugi przypadek, proszę bardzo, dalej. Też widzimy, zniszczenie nastąpiło w sąsiedztwie węzła. Czyli kształtowanie węzłów, gdyby było zrobione, proszę, tu widać ładnie, bardziej geometrycznie, z wykształceniem, wyokrągleniem przejścia z krzyżulca w pas, byłoby zapewne lepiej. Natomiast słabym punktem tego wszystkiego okazały się słupki, które uległy wyboczeniu. To było widać na filmie. Gratulujemy bardzo dydaktycznego modelu i gratulujemy wyniku. Mamy chwilę. No, mamy krótką przerwę techniczną. Możemy teraz omówić następny projekt w tym czasie. Proszę Państwa, mało kto ma okazję widzieć, jak profesor Kłosowski na drabinie pracuje. Operacja, proszę Państwa, techniczna. Operacja techniczna wyciągania elementu z wnętrza maszyny zakończyła się sukcesem. Profesor Kłosowski bez pasa zabezpieczającego na tym nadrobinie powyżej 1,50 m. Nie, to jest 1,45 m. Okej. No dobra, proszę Państwa. Kolejny projekt. Korzystając z czasu, który mamy, możemy się nad nim bardziej pochylić. Kolejny projekt to projekt zrobiony pod obciążenie, aczkolwiek różni się od poprzedniego tym, że pas dolny jest równoległy do pasa górnego. Więc tu jakby sugerowałoby to, że te siły powinny być bardziej zrównoważone. Czyli nie jest on dokładnie pod siły, ale na pewno pod schemat obciążenia. Na uwagę zasługuje to, jak wykształtowano węzły. Proszę zwrócić uwagę, węzły są poszerzone i są ładnie geometrycznie ukształtowane. Co będzie tutaj słabym punktem? Ja zawsze obstawiam sklejenie lub rozerwanie pasa dolnego. Proszę bardzo. Jeszcze wiadomość dla wykonawców poprzedniego mostu. Maksymalna siła 1260 N. Dziękujemy i gratulujemy. Dane. 5. Przyjmiemy pozycję startową. Wyzerujemy siłę. I rozpoczniemy wstępne obciążenie mostu. Czekamy na osiągnięcie siły 10 N.
Siła została osiągnięta. Rozpoczynamy próbę. No, jak widać, wykres znowu jest praktycznie liniowy. Sztywność też jest dosyć umiarkowanie duża, bym powiedział. Przy 2 mm osiągnęliśmy około 700 N. Teraz już mamy siłę powyżej 1200 N. Mijamy 1500. Przy 4 N mniej więcej. 5 mm przy 2000. Dochodzimy do 2500. Pocieszające, że nie słychać żadnych odgłosów. 3000. Wykres dalej jest praktycznie liniowy, czyli wytrzymałość jest bardzo dobra. Widać wyraźnie. No i nastąpiła znowu gwałtowna awaria mostu. Zatrzymuję próbę z wykorzystaniem wyników badania. I profesor Żółtowski skomentuje wyniki. Proszę Państwa, zawsze to jest fajnie się mylić, ale proszę zwrócić uwagę, tu mamy zerwanie akurat w tym miejscu, to jest pas dolny. Zerwanie nastąpiło poza złączem, czyli sklejenie było tutaj dobrze zrobione. Natomiast jak spojrzymy, przyjrzymy się temu fragmentowi tutaj, to widzimy wyraźnie karp. Karp, który wynika ze zmiany gwałtownej przekroju. I tu to pęknięcie mogło być spowodowane tym karbem. Więc gdyby to sklejenie przechodziło w sposób łagodny, przekrój w sposób łagodny, jeden w drugi, to może byśmy uzyskali jeszcze jakieś tam rezerwy nośności, ale i tak wynik jest bardzo, bardzo dobry. Materiał jest dość jednorodny, widać. Tu wady jakieś specjalnie nie było widać. Wynik, panie profesorze? 3540. Ja może tutaj też jeszcze dwa słowa na temat tego wyniku. Jeżeli popatrzycie Państwo na wykresy, to okazuje się, że to jest wynik drugi co do wielkości siły i sztywność próbki była praktycznie identyczna na całym obszarze obciążenia z próbką, która do tej pory prowadzi. Także te dwie próby, nie pamiętam akurat w tej chwili, który to był model mostu. Słucham? Ten. Tak. To chyba drugi był, tak? Czyli po prostu rzeczywiście te dwa mosty mają bardzo podobną konstrukcję i bardzo podobne cechy wytrzymałościowe. Także proszę zwrócić uwagę na wykres. Gdyby przypadkiem to sklejenie było troszeczkę bardziej dopieszczone, to może by jeszcze te parę procent poszło w górę. No może ciężarem się uratuje. Tak jest, to jeszcze nie koniec. Dobra, jest. Następny model. O, proszę Państwa, mamy klasyczną kratownicę. Klasyczna kratownica z jazdą górą. Trzy dźwigary w przekroju poprzecznym. Tutaj widzimy, że środkowy dźwigar jest grubszy niż ma większy pas niż te skrajne. To świadczy o tym, że tutaj były analizy prowadzone. Sklejenia wyglądają dość solidnie. No, trudno teraz powiedzieć, co tutaj będzie przyczyną awarii. Widać wyraźnie, że krzyżulce skrajne mają trochę mniejszy pas, mniejszy przekrój. Co jest, znaczy pasy tutaj te skośne. Tutaj, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że jak tu reakcja wchodzi, to cała siła z tej reakcji wchodzi w te trzy elementy, więc one muszą być zazwyczaj dość solidne. Mała wysokość przekroju w stosunku do poprzednich, tak więc no, mniejszy moment, jeśli chodzi o siły w pasach. No zobaczymy. Tak, nie ma żadnych wytycznych, jak stawiać. Przekrój zdecydowanie niższy, więc tutaj nośność z tego powodu może być mniejsza. No nie,
ustawianie, proszę Państwa. Nad słupkiem powinno być albo nad... No najlepiej by było nad słupkiem obciążenie, jakby stało. Tak? Ale... Moment, poczekaj. Na tych dwóch szerszych polach. No ale to niemożliwe. Ale to nie, się nie wejdzie. Bo to chyba, że nie, odwrotnie jak położę, też się nie wejdzie. No właśnie. No to nie da się inaczej tego położyć. Ustawiamy obciążenie najlepiej, jak nam się wydaje, z uwagi na przekazanie sił, czyli obciążenie musi być przekazane w węzłach. Kratownica tego od nas wymaga, żeby obciążenie było przekazane w węzłach. Mieliśmy troszeczkę problemu z ustawieniem próby, już niestety nie było zaznaczone miejsce, w których należy przyłożyć obciążenie. Oznaczymy próbę jako M6, ustawimy jej pozycję początkową. Wyzerujemy siłę i rozpoczynamy próbę. Czekamy na siłę wstępną 10 N. Siła została osiągnięta. Rozpoczynamy próbę. Tutaj 2 mm, zaraz zobaczymy, przy jakiej sile zostanie osiągnięte. O, już jest jednak pewne jakieś zachwianie wykresu. Nieduża siła. Trochę powyżej 300 N. Słychać trzaski. Co za dobrze nie wróży. Ale wzmocnienie. No to nie jest wzmocnienie, to dalej można powiedzieć, wykres jest liniowy. Teraz dopiero zrobił się liniowy, tak? No zobaczymy. Ale znowu trzask słychać. Co się dzieje? Prawdopodobnie się wybaczają elementy, chociaż tego na wykresie nie widać. Ale 1500 N już jest, chociaż wykres już jest wyraźnie nieliniowy. No i oczywiście kończy się, jak zwykle, bardzo spektakularną awarią. Za chwileczkę maszyna powróci do swojego położenia początkowego, a maksymalna siła, jaka została uzyskana, to jest 1580 N. I ten most był, jak widać, pod względem sztywności najbardziej wiotki, tak? Jeden z dwóch najbardziej wiotkich. Początkowo te dwa mosty zachowywały się podobnie, a w fazie końcowej ten, dziś w tej chwili badany, był troszeczkę bardziej sztywny. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to są wszystko świetne nauki. Proszę zwrócić uwagę. Najpierw nastąpiła lekka deformacja pasa górnego, czyli tutaj, a później pęk pas dolny, pas rozciągany. I proszę zwrócić uwagę, gdzie on tutaj pękł. Pękł również w miejscu, gdzie występuje duży karp. Karp, czyli zmiana gwałtowna, karp geometryczny, zmiana gwałtowna przekroju. Nie w miejscu sklejenia, tylko poza miejscem sklejenia, ale tam, gdzie właśnie występuje bardzo, bardzo duży karp geometrycznym. Tak więc gdyby tego karbu nie było, moglibyśmy mieć troszkę większą nośność. Tutaj generalnie o nośności decydowała wysokość konstrukcji, czyli odległość między pasem ściskanym i rozciąganym. Bardzo pouczający test. Gratuluję i przechodzimy do kolejnej próby. Proszę Państwa, teraz mamy klasik, proszę Państwa, przęsło łukowe z jazdą górą, klasyczne można by powiedzieć,
wykonstruowane bardzo ładnie, z dużym smakiem, ale tutaj przecież chodzi nam w tej chwili o przyłożenie obciążenia. I proszę zobaczyć, dość szeroki pomost i nie ma specjalnego miejsca wzmocnienia pod obciążenie skupione, które tam ma wystąpić w tym pomoście. Także tutaj może coś się z samym pomostem dziać, bo nie ma takiego punktu. No i tak jak w poprzednim projekcie, dość niska wysokość konstrukcji, czyli odległość między pasem rozciąganym a ściskanym. To, proszę Państwa, decyduje. Jak spojrzymy na inne projekty, szczególnie te najlepsze, no to tamta wysokość jest co najmniej o 50% większa, albo nawet w niektórych i dwukrotnie większa. A to robi nam przecież siłę w pasie. Dobra, umieszczamy w punkcie. Pokaż jeszcze tutaj jedną rzecz. Czy jego nie można przesunąć troszeczkę, bo on tutaj... Czekaj, przepraszam. Czy tam wystaje jeszcze mocno? Może? No dobra. Okay. To też jest wada, nie? Już, tylko przejmę pozycję startową. Już za chwilę będziemy mieli i możemy rozpocząć kolejną próbę. Przykładamy znowu 10 N obciążenia wstępnego. Już zostało osiągnięte i rozpoczynamy klasyczny przebieg próby. Zaraz zobaczymy, jest pewne zachwianie znowu wykresu. Może to była tylko jakaś imperfekcja. Około 400 N słychać trzaski niestety. Na wykresie też już to widać, że występują jakieś drobne pęknięcia. Siła 800 N. W sumie przebieg jest dalej liniowy, ale niestety to już jest koniec próby. Ja w tym momencie zatrzymam tą próbę, mimo że most nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no lepiej taki most ocalić od całkowitej destrukcji, a i tak nie osiągniemy już siły wyższej, aniżeli ta, która została osiągnięta. Ten znaczny spadek siły, o tu, świadczy wyraźnie o uszkodzeniach i maksymalna siła, jaka w tym wypadku została uzyskana, to jest 988 N. Proszę Państwa, jak zwykle w takich konstrukcjach pas dolny rozciągany uległ zerwaniu. Proszę zwrócić uwagę, tu go chyba będzie widać. O, w tym miejscu, prawda? Widać, prawda? O, tutaj sobie to rusza się, ostrość jeszcze. Tak. Widać? I tu od razu krzyżulec też poszedł. I też zwracamy uwagę na to, że krzyżulec pękł poza stykiem, w miejscu poza stykiem, znaczy nie w miejscu poza stykiem, właśnie w styku, przepraszam bardzo. Można zwrócić na to uwagę teraz, tutaj dobra by była ostrość pokazana przez, o, proszę zwrócić uwagę, że przy takim styku to przekrój netto w styku jest dwukrotnie mniejszy niż poza stykiem i on tu poszedł właśnie w tym miejscu. Takie styki powinny być robione jednak przez nakładki chyba, byłyby bardziej efektywne. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz jeszcze uwagę, to oczywiście nie było najsłabszym punktem, ale kształtowanie miejsca podparcia. Kształtowanie miejsca podparcia powinno być tak zrobione, żeby oś łuku trafiała, krzyżując się z osią pomostu, wyznaczała nam punkt podparcia, a przesunięcie punktu podparcia dalej
powoduje, że tu powstaje wspornik i dodatkowy moment generowany lokalny w strukturę, a ten punkt też jest, może być punktem słabym. Więc podparcie musi być tak zrobione, żeby elementy, osie naszych elementów, łuku i pomostu, wyznaczały nam punkt podparcia. A tu wyraźnie mamy mimośród. Gratuluję. Siła jeszcze raz, proszę przypomnieć. 988 newtonów. Gratuluję. Bardzo ładnie ukształtowany łuk. Gdyby był wyższy, może byłoby większa siła. No i proszę Państwa, tutaj mamy wyraźną inżynierię tutaj widoczną. Styki nakładkowe, układ zrobiony pod projektowane obciążenie, tak myślę. Proszę zwrócić uwagę, że wysokość jest znacznie większa niż w poprzednim układzie, który oglądaliśmy. No i myślę, że też będziemy mieli do czynienia z jakimś tam wieloelementowym zniszczeniem, które się pewnie zacznie od pasa rozciąganego. Prosimy. Nalepka, tak? Team nakładka. On chyba jest symetryczny. Za chwilę przygotuję tą próbę do wykonania. Próba już została nazwana. Musimy jeszcze przejąć pozycję startową. Pozycja startowa przejęta. Wyzeruję jeszcze siłę. I startujemy z wykonaniem próby. Czekamy na osiągnięcie siły 10 N, która nam wybierze luzy. Już tę siłę uzyskaliśmy i teraz rozpoczynamy już formalne obciążanie mostu. Ten most wydaje się dosyć sztywny, gdyż przy 2 mm osiągnie siłę około 1000 N. Wykres jest w zasadzie liniowy cały czas. O, i szybką awarię mamy. Za chwileczkę, momencie, musimy poczekać, aż most zostanie odciążony. Zabierzcie tam te elementy, bo polecą. O, dobrze. To jest to, co mówiłeś, ta strefa poszła. Zwolnienie z okej. No dobrze, tam ekipa techniczna przygotowuje aparaturę. Ja teraz omówię szybko. Tylko jeszcze jedna informacja. Proszę. 1660. 1660, gratulujemy. Proszę zwrócić uwagę, że generalnie prawie wszystko jest całe. Czyli co tutaj się stało? Otóż stało się to, o czym mówiłem przy poprzedniej próbie. Proszę zwrócić uwagę. Pęk, element w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że podparcie osiowo nie pokrywa się z osią kratownicy. I tutaj powstał moment, który był zniszczony. To jest ten. I dlatego
konstrukcja miała słaby punkt. Gdyby było inaczej, na pewno byłoby lepiej. Na pewno byłaby dużo większa nośność. I teraz przechodzimy do następnego przykładu. To jest klasyczna kratownica. Można powiedzieć, rozwiązanie bardzo, bardzo czyste, klasycznie. Dość spore pasy dolne, więc no, można się spodziewać dobrego wyniku. I tu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeszcze specjalnie ją namalowałem dla was. Zwróćcie uwagę, tutaj kamerzystę poproszę, żeby to wyostrzył. Tutaj właśnie konstruktorzy, projektanci zadbali o ten aspekt, o którym mówiłem. Ja zaznaczyłem na czerwono przecięcie się osi. I teraz widać, że oś krzyżulca skrajnego, podporowego i oś pasa górnego, czyli pomostu, przecinają się w jednym punkcie wyznaczającym podparcie. Czyli tutaj nie spodziewamy się awarii w tym miejscu. Jak zwykle będziemy się spodziewać awarii gdzieś tam w pasie dolnym rozrywanym prawdopodobnie. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Proszę. Przesuń troszkę tą sztabkę, a chociaż. Jest na bus jakiś? O, to za mało. O, teraz jest dobrze. Dobrze, most został już ułożony. Za chwileczkę przejmiemy jego pozycję startową. I rozpoczniemy naszą próbę. Tu nie musiałem zerować siły, dlatego że wynosiła 0,1 N, czyli praktycznie i tak było to siła zerowa. W tej chwili czekamy na wyciągnięcie luzów. O, w tym momencie siła rozpoczęła się zmieniać, czyli most został dociśnięty. Uwaga, rozpoczynamy próbę. Początkowo wydaje się, że most jest bardzo sztywny. Zobaczymy, co będzie przy osiągnięciu 2 mm. Jest 700 mniej więcej newtonów. To bardzo sztywny to nie jest, były już sztywniejsze dzisiaj. Natomiast na razie wszystko przebiega bardzo gładko. 1500 newtonów bez żadnych dźwięków. Wykres cały czas jest praktycznie liniowy. Osiągnęliśmy 2000 newtonów. Teraz już słychać trzaski, ale jeszcze to nie widać tego na wykresach. 2500 mamy. Duża siła. Dochodzimy do 3000 powoli. Jest 3000 osiągnięte. Most dalej wygląda w porządku. Mamy 3500, proszę Państwa. No, szliśmy na rekord, ale się zatrzymaliśmy. Niestety. Zaraz proszę chwilkę zaczekać. Ja zaraz ustawię maszynę w pozycji startowej. Wtedy maszyna poda, jaka była maksymalna siła, ale była dosyć duża. Uwaga, maksymalna siła to jest 3720 i to jest drugi dzisiejszy wynik. No i jeżeli Państwo popatrzycie znowu na wykresy, które tutaj zostały uzyskane, to te trzy przodujące mosty mają praktycznie identyczną sztywność. No, a komentarz poproszę. No cóż, gratuluję, bo tak jak powiedziałem na wstępie, dość przemyślana konstrukcja. Zniszczenie wielopunktowe, nastąpiło zniszczenie pasa dolnego w miejscu sklejenia. Ciekawostką jest to, że to jest miejsce, czy to jest miejsce sklejenia elementów? Tak, tak to wygląda. Gdybyśmy się temu dobrze przyjrzeli znowu, proszę zwrócić uwagę, to jeżeli przyjmiemy założenie, że powierzchnie sklejone czołowo nie niosą, tylko niosą tylko nakładki, to pole nakładek jest zdecydowanie mniejsze niż
pole przekroju łączonego. Gdyby było tak, że pole nakładek byłoby takie samo, no to pewnie nośność by nam wzrosła. Tutaj jeszcze czas nam dość ciekawie pas górny. Proszę zwróćcie uwagę, że to tutaj mamy wyraźnie, teraz właśnie ujawnia się wada, która tam wystąpiła. Kto wie, czy to nie był początek katastrofy. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu, to muszę tak pokazać, żeby było to dobrze widać, tam w pasie górnym jest zrobione wcięcie na jakąś poprzeczniczkę, na jakiś element poprzeczny. Czyli zostało osłabiony pas górny wyraźnie w tym miejscu. I to wygląda tak, jakby tu nastąpiło wyczerpanie nośności może przy ściskaniu, co byłoby to pierwszym takim zjawiskiem w naszym tutaj, w naszych testach. Tak czy inaczej, obiekt dość dobrze zaprojektowany, ale zawsze jest jakaś nauka. I teraz widzę, że się myliłem, jeśli chodzi o styk dolny. Styk dolny uległ zniszczeniu poza miejscem złączenia. Tak więc nie w miejscu osłabionym. A przepraszam bardzo, bo styk dolny jest zrobiony po skosie. Ach, czyli jest jednak osłabienie w tym miejscu, a w drugim miejscu sklejenie było zrobione inaczej. Styk dolny był po skosie, bardzo sprytnie. Bardzo dobry rezultat, gratuluję i przechodzimy do kolejnego modelu. Proszę Państwa, przerwa techniczna. Mamy tutaj znowu wyciąganie elementów zniszczonych z maszyny, a ja się tutaj będę... wypowiadał na temat kolejnej konstrukcji. Ciekawe podejście do tematu. Proszę zwrócić uwagę, że całość zaprojektowana jest pod test. Czyli mamy dwa krzyżulce w miejscu, gdzie jest duża siła i słupek w miejscu, gdzie jest siła mniejsza. Krzyżulce zostały stężone poprzecznie, dość solidnie. Widać, że tutaj twórcy bali się rzeczywiście o wyboczenie i dołożyli starań. Ja, gdybym to robił, zrobiłbym te elementy między węzłami jako proste, a nie wyuczone. One może ładniej wyglądają i nam się kojarzą z łukiem, natomiast od węzła do węzła siła jest stała, rozciągająca, więc taki łuk niestety dobrze na to nie wpływa. Powstają dodatkowe momenty rozciągające, momenty zginające przy rozciąganiu. Czyli proste elementy byłyby tutaj lepsze. Zwracam uwagę na tu następną niedoskonałość, mianowicie punkt podparcia. Punkt podparcia nie pokrywa się z osią łuku. To powinno być tutaj troszeczkę inaczej ukształtowane. Tu mamy znowu wsporniczek, który może się okazać słabym punktem. Ale patrząc na tą konstrukcję, ja widzę słaby punkt, mogę się oczywiście mylić, to jest pomost. Pomost jest bardzo, bardzo cienki i tutaj ten pomost przy ściskaniu, przy wprowadzeniu tego momentu lokalnego wynikającego z mimośrodu, może ulec wyboczeniu. Tak więc ja obstawiam, że zacznie się od zniszczenia góry. A jak będzie? Jakbyście dali mi parę dni, żeby to wymodelować w sofistyku tam dokładnie, to bym wam powiedział dokładniej. Ale tak na oko, tak mi się wydaje. Także jeszcze raz zwracam uwagę na szereg ważnych elementów, ponieważ trwa jeszcze przerwa techniczna, więc mogę sobie gadać. Mianowicie punkt podparcia, jeszcze raz, i wyboczenie pomostu, kształt łuku. Łuk, jak chcemy łuk kształtować optymalnie, czyli
Słyszeliście pewnie o krzywej łańcuchowej czy o linii ciśnień. No to tam, gdzie nie ma siły, elementy są proste. Dlatego łuki rzymskie, historyczne, mają kształt taki właśnie, podobny do tego, tylko oczywiście odwrotny. Dlatego, bo one były kształtowane pod obciążeniem rozłożonym. Rozłożonym na całej długości. A na bokach oczywiście obciążenie było większe niż w kluczu. Stąd też taki kształt. Tutaj mamy dwie siły skupione, więc elementy mogłyby być proste. Obciążenie jest bezpośrednio na słupki. W porządku. I tak będzie to zrobione, ale musimy pamiętać, że mamy czas, potrwa tutaj przerwa techniczna, więc będziemy teraz analizować do bólu ten obiekt. Musimy pamiętać o tym, że w przyrodzie zawsze mamy ściskanie i rozciąganie. I zawsze to ściskanie musi być takie samo jak rozciąganie, musi być równowaga. Więc jeżeli mamy siłę rozciągającą w łuku, to mamy siłę ściskającą w pomoście. I ta siła ściskająca spotyka się z rozciągającą gdzie? W punktach podparcia. Więc siła ściskająca w pomoście będzie taka sama jak w łuku. Na ogół nie mamy problemu z wyboczeniem w pomoście, dlatego bo pomost z racji tego, że tam jeszcze jeżdżą po tym pociągi lub samochody, ma swoją sztywność, EJ jeszcze, oprócz EA na ściskanie. Tutaj w tym modelu mamy dwie siły, więc tu może być trochę słabo. Ale mogę się mylić. Oczywiście. Tutaj możemy zwrócić uwagę jeszcze na połączenie. Połączenie jest zrobione tak wielowpust, można tak to nazwać. Przypomina połączenia ciesielskie. Moim zdaniem ono nie jest krytyczne tutaj, ponieważ tu mamy zawsze ściskanie w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o łuk, to no, w tym miejscu chyba tu już mamy. Tutaj. W tym miejscu mamy połączenie klejone. I to połączenie klejone, ja bym się trochę przyczepił do niego. Bo to połączenie klejone ma kształt. Mamy czas jeszcze? Czy już ustawiamy? Dobra, już ustawiamy. Przejdziemy do analiz później. Słuchajcie, może by tu jakąś tą...
Przepraszamy za przerwę techniczną. Już zaczyna się doświadczenie. W tej chwili ostatnie ustawienia kamer. Jeszcze chyba troszeczkę w bok, wiesz? Tam, słuchaj, nie możesz jeszcze tam. W tamtą stronę, to było bardziej z tamtej strony. Maksymalnie do ściany. Może nie ma. I obrócone. Nogi stały między tą szafą. O tak, no. Dobra, to potrzymaj teraz. To proszę Państwa, przystąpimy w takim razie do wykonania próby numer 10, przepraszam, to będzie próba numer 10. Muszę wyzerować siłę wstępną, przejąć pozycję startową i możemy rozpocząć próbę. Zaczniemy od 10 N i to już zostało zrobione. I rozpoczynamy obciążanie. 200 N już zostało osiągnięte, 400 też, 500, 600, 800, próbka sztywna. 1000 przy 2 mm, to jest niezły wynik. Teraz wykres zaczyna się... Nie można zatrzymywać próby. Nie można zatrzymywać próby. I chyba to będzie koniec tej próby. Jeszcze teoretycznie... Teraz już mamy próbę na pewno zakończoną. Najwięcej czasu niestety zajmuje nam poszukiwanie elementów pośrednich, które spadają. Siła? Już podaje 1490. 1490 N i teraz proszę Państwa, tak jak udało mi się przewidzieć, mamy wyraźnie wyboczenie pasa górnego, było je widać świetnie w czasie próby. Niestety nie udało się zatrzymać tej próby w tym momencie, żeby zobaczyć to. No tak, no nie możemy zatrzymać. Ale to było klasyczne wyboczenie. Na stopklatce na pewno będzie to widać, na powtórce. Tak więc reszta konstrukcji w porządku. Mamy tu wprawdzie chyba osłabienie pasa dolnego też. Gdzieś tu zauważyłem, o już się to rusza w tym miejscu, pas dolny. Miałem wątpliwości co do styku pasa dolnego. Styk pasa dolnego również bardzo delikatny i nie zapewnia unośności takiej jak przekrój. Ale słaby element wyboczenie. Gratuluję. Bardzo ładna, dydaktyczna konstrukcja. A tu proszę Państwa mamy bardzo ciekawy obiekt. Thank you.
Proszę Państwa, kolejna konstrukcja. Jazdą górą, bardzo ciekawie, jeszcze zrobioną jakby trochę wyseparowaną z tego wszystkiego. No cóż, spodziewamy się tutaj rekordu. Z tego powodu, że mamy małą wysokość konstrukcji w porównaniu do a także proszę Państwa, styki pasa dolnego są tutaj dość ciekawie zrobione. Pamiętajmy, że styk pasa dolnego jest stykiem rozciągany, więc pole przekroju netto musi być zachowane w styku, a tutaj tego chyba nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja prognozuję, zerwanie pasa dolnego w okolicach styku. A nośność będzie w granicach. Około. Jak mamy 2000. Do 2000 na pewno nie dojdzie. Myślę o tym, ponieważ podobnych konstrukcji. Pamiętajmy zawsze, że nośność robi nam odległość między pasem ściskanym i rozciąganym. Zawsze. Profesor Kłosowski jest gotowy. Tak, próbka została zamontowana. Jeszcze kończymy jej ustawianie. Trochę dać wyżej, czy nie? Może być? Dobrze. Zakończyliśmy ustawianie. Wyzerujemy siłę. Przejmiemy wysokość początkową. I rozpoczynamy próbę. Siła została wstępna praktycznie od razu osiągnięta. Czym były małe luzy, no i zaczynamy obciążanie próbki. 200 N przy około 1 mm. Słychać trzaski niestety przy 400 i to widać również na wykresie. Dalej słychać trzaski 800. Przy 1000 to no niestety do 1000 już nawet nie dotarliśmy. Także próba niestety zostanie w tym momencie zatrzymana. Końcowy wynik 954 N. Zaraz profesor Żółtowski opowie o mechanizmie zniszczenia. No tutaj proszę Państwa było to dość proste do przewidzenia. Mamy zerwanie pasa dolnego. Proszę tutaj operatora o zbliżenie. Trzeba by przeanalizować oczywiście konstrukcję, ale widać tu wyraźnie, że jest pęknięcie. O, prosimy o tak. Ostrość jest. Tu mamy wyraźnie zniszczenie pasa dolnego, dokładnie w miejscu styku. Niestety musimy zawsze pamiętać, że w stykach nośność musi być taka sama jak poza stykiem. A sklejanie doczołowe tutaj jest słabym rozwiązaniem, czyli zawsze klej powinien pracować na ścinanie, a nie na rozrywanie. Dlatego ci, co mieli nakładki, lepiej na tym wyszli. Gratuluję projektu bardzo ładnej kratownicy. Tutaj mamy kolejny projekt czysto technologiczny, można powiedzieć, pod obciążenie, które wystąpiło tutaj w zadaniu. Wszystko wygląda dość spójnie.
Zwróćcie uwagę, że pas górny też wygląda dość delikatnie w stosunku do pasa dolnego. I czy tam nie nastąpi wyboczenie? Trudno powiedzieć. Wygląda, że konstrukcja dość jednolicie zaprojektowana. Na pewno będzie wynik powyżej 2000. Tak prognozuję. Model już jest w maszynie i możemy rozpoczynać. Rozpoczynamy następną próbę. Jeszcze muszę wyzerować siłę wstępną. Mamy i startujemy z próbą. Tutaj widać, jest trochę luzu jeszcze, dlatego że siła się nie zmienia dosyć długo. O, teraz już zaczyna powoli rosnąć. Czyli luzy są powoli wybierane. Luzy już zostały wybrane. Dobrze. I rozpoczynamy próbę. Mamy siłę przy 1 mm około 300 N. Taka średnia sztywność jest, więc przy 2 mm jest około 850. Ale na razie nie ma żadnych niepokojących dźwięków, więc prawdopodobnie wszystko przebiega normalnie. Mamy siłę 2000 N. Także konstrukcja nie wydaje się, że 2500. Dochodzimy do 3. Jest 3000 N. No idziemy na rekord. Ale nie doszliśmy do rekordu. Za chwileczkę próba zostanie zakończona. Momencik. W momencie, jak trawersa znajdzie się w pozycji początkowej, komputer poda nam maksymalną siłę, jaka została uzyskana. Maksymalna siła to jest 3380 N i to jest bodajże czwarty wynik. Czegoś jeszcze brakuje? Tu dużo rzeczy brakuje. Komisja ma pewien problem z kompletowaniem resztek, ale już powoli są. No i cóż, proszę Państwa, znowu styki. O tym trzeba pamiętać. Bardzo dobra próba, gratuluję, ale zwróćcie uwagę, że tutaj, gdzie mamy słabe miejsce. Czyli o, to jest bardzo ładny, też dydaktyczny moment. Pęknięcie nastąpiło w miejscu zmiany przekroju. Zwróćcie uwagę, zmiana przekroju nastąpiła przez to, że te nakładki zostały dodane. Co trzeba robić w takich wypadkach? Te nakładki powinny być pocieniane na końcach. Pocieniane powinny być i w ten sposób, żeby przekrój łagodnie schodził do pierwotnego. Tu wyraźnie to mamy. Prawdopodobnie moglibyśmy jeszcze troszkę większą nośność uzyskać, gdyby tego karbu nie było. To jest wyraźny karb i to jest kwestia koncentracji lokalnych naprężeń. Bardzo
dobrze chyba zaprojektowana konstrukcja, ponieważ wielomiejscowe zniszczenie nastąpiło, co oznacza, że nośność elementów była dobrze określona. Gratuluję. Nośność ponad 3000, tak? Żebym to... Panie profesorze. 3380 N. Gratulujemy. Bardzo dobry rezultat. No i proszę Państwa, mamy kolejny przykład. To jest łuk z jazdą, górą z dodatkowymi krzyżulcami. No niestety te krzyżulce są bardzo delikatne, ale słabym punktem już na dzień dobry, już widzimy, jest tutaj strefa podparcia. I tu będziemy się spodziewali prawdopodobnie zniszczenia. Proszę zwrócić uwagę, że następuje tutaj lokalne zginanie tego małego, cienkiego elementu, ale także oderwanie tego dużego elementu łuku od pomostu górnego. Tak więc tutaj wyraźne słabe punkty występują. Idziemy do maszyny. Tutaj, z tej strony. O, tutaj jakbyś przyszedł. O tak, żebyś o tak zrobił, nie? No. Skończą to ustawiać, to wtedy pokażemy ten jakże ważny aspekt. Widzicie na pierwszym planie marynarkę pana Malinowskiego. I teraz najlepiej to by było to wyjąć z tego cholera, ale nic. Proszę Państwa, zażyczyłem sobie, żeby operator tu zrobił specjalne ujęcie po to, żeby pokazać właśnie ten ważny aspekt związany z podpieraniem i z tym, żeby siły zawsze były przyłożone w węzłach. Siły to także i reakcje podporowe, więc reakcje podporowe również muszą być przyłożone w węzłach. I to za chwilę zobaczycie, jak to już na pierwszy rzut oka wygląda nieciekawie, jeśli ten aspekt nie jest spełniony. Dość intuicyjnie będzie można określić już słaby punkt. Dobra, to teraz jeszcze tylko jedno ujęcie dla operatora dokładnie z tej strony. Tak? O, jeszcze bardziej, jeszcze poproszę. Jeszcze bardziej, aż do słupka. O tak, jeszcze. O, w tej chwili widzicie to dokładnie. Troszkę niżej. O, super. I teraz to podparcie nie jest w węźle. Nie jest w węźle. Nie, no ja już, my stąd uciekamy, bo tu już się strefa niebezpieczna robi. Próbę można już zaczynać. Oddaję mikrofon profesorowi Kłosowskiemu. Coś jest nie tak. Kontynuować badanie. Dobrze. Troszeczkę jeszcze musimy poczekać. To była chyba numer 13, więc
No i w ten sposób uniknęliśmy trzynastki. Chwileczkę jeszcze, moment, muszę tutaj ponastawiać. I rozpoczynamy próbę. Dobrze, uwaga. Ale już jako numer 14, tak? I ta próbka jest dosyć sztywna, przynajmniej na początku. Chociaż, oj, coś się zaczyna dziać. 2 mm. No tak, i niestety próba zakończyła się zgodnie z tym, co profesor Żółtowski przewidywał. Zerwana została podpora tam, gdzie bliżej była siła skupiona. No więc niestety rzeczywiście potwierdziły się obawy profesora. Zatrzymuję próbę. Jeszcze proszę nie ruszać. Urwie paluchy. No tak, tylko nie mam do końca. Proszę Państwa, no i co? Cały most dobry, całe przęsło dobre, a jeden detal, proszę zwrócić uwagę, tutaj już pęknięty. Osiągnięta siła 318. No, o, proszę zwrócić uwagę. Dokładnie to, co żeśmy przewidzieli. No nie trudno było to przewidzieć. Pamiętajmy, podpory muszą być w osiach. Reakcja jest także obciążeniem, więc reakcja musi być też w węźle kratownicy, a nie gdzieś tam z boku. Ale dziękujemy bardzo za bardzo dydaktyczną próbę i za bardzo ładny model. No i proszę Państwa, kolejny przykład takiej czystej inżynierii, można powiedzieć. Pasy ukształtowane bardzo solidnie. Wprawdzie tu zaraz będę to komentował, ale mam tu pewne zastrzeżenia. Konstrukcja pod obciążenie dokładnie zaprojektowana. Zwróćcie uwagę, że słupek tutaj niższy w tym momencie. O, kłopoty z ustawieniem. O tak, słupek niższy jest delikatny, tam jest mniejsza siła. Słupek wyższy jest dużo mocniejszy, bo tam jest siła dużo większa. Natomiast co mnie niepokoi, to mnie niepokoi styk. Niepokoi mnie styk i tutaj prosimy o ostrość. Zobaczcie styk, gdzie w tym miejscu, gdzie się kończy nakładka wzmacniająca, tutaj mamy właśnie takie połączenie na zęby, co oznacza, że przekrój netto jest w styku mniejszy niestety niż przekrój poza stykiem. Bo sklejenie doczołowe, umówiliśmy się, że ono jest słabe i nie można go traktować jak pełną nośność przekroju. No dobrze, zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno... Próbka już została przygotowana do obciążenia, ponieważ praktycznie nie mamy żadnego obciążenia wstępnego, więc siły zerować nie muszę i mogę rozpocząć próbę. Poczekamy na siłę 10 N, która już została osiągnięta i rozpoczynamy obciążanie. Zaraz zobaczymy, jakie dostaniemy, jaką wielkość siły w momencie osiągnięcia przemieszczenia 2 mm. Około 850 N, czyli taka średnia sztywność jest. Ale jak na razie próbka zachowuje się bardzo poprawnie. Dochodzimy do 2000 N. Słychać już niestety pewne straty.
I trzaski skończyły się oczywiście awarią. Zatrzymamy próbę. Nośność. Za chwileczkę. Nośność 2427 N. No i proszę Państwa, nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, ale mogę powiedzieć, że udało mi się. Jeśli chodzi o prognozę zniszczenia, proszę zwróćcie uwagę, to jest dokładnie w miejscu, o którym mówiłem. To jest najsłabszy punkt, gdzie w tym miejscu tak naprawdę ten przekrój pracujący to był, ja go zaznaczę, żebyście widzieli go dobrze. Przekrój pracujący można było określić jako o ten. Na czerwono go tu zaznaczyłem, prawda? Czyli pomniejszony. I to była, można powiedzieć, przyczyna tej awarii. Więc gdyby ten styk był lepszy, prawdopodobnie byśmy tutaj mogli osiągnąć dużo, dużo lepsze wyniki. Kolejne zniszczenia to już było efekt postępujący, który był wynikiem już zupełnie pracy takiej w stanie krytycznym. Gratuluję. Polecam studia nad stykami. No proszę Państwa, to jest chyba tak. Jedna z nielicznych prac, gdzie mamy tylko jeden dźwigar strukturalnie. Tu proszę zwrócić uwagę, możemy mieć problem ze statecznością, jeśli chodzi o podparcie. Podparcie powinno być moim zdaniem troszkę szersze, ale jak dobrze ustawimy w maszynie, to nie powinno być tu problemów. No i znowu tu styk. Styk znowu jest zrobiony w ten sposób. O, z tej strony go pokażę. Widać go tutaj dobrze. Ja gdybym taki styk robił, to bym dał tu po prostu dwie duże nakładki. Jedną z jednej strony, drugą z drugiej strony. Duże nakładki, które by zapewniały nam ciągłość styku netto. Spora chyba różnica w przekroju między pasem dolnym a pasem górnym. Na oko trudno określić, czy te pola są podobne, czy nie. W każdym razie nie potrafię w tej chwili wprost określić miejsca najsłabszego. Zobaczymy. Jak zwykle można obstawiać styki, ale to się okaże. Jeszcze połączę z nim. Nie, no tutaj, na sam koniec. Jak już wciążymy ostatni model, to...
Model ustawiony już jest w maszynie. I możemy rozpocząć próbę. Oczywiście tradycyjnie zaczynam od siły wstępnej, która tutaj bardzo szybko została osiągnięta. I rozpoczynamy obciążanie. Próba wydaje się bardzo sztywna. No ale zaraz się przekonamy, co będzie przy 2 mm przemieszczenia. No, okazuje się, że to było mylne, bo ma tylko 750 N nośności. Tym niemniej jak na razie nośność jest bardzo jednorodna, czyli nie ma żadnych skoków. No, ale niestety tradycyjnie mamy zniszczenie gwałtowne. Za chwilę zatrzymamy próbę. Wykorzystamy badanie. Maksymalna siła 1790 N. 1790. A co, on się wykrzywił, czy co? No, zobaczył się. Ale co, ta góra, tak? Tak. Gratuluję autorom spektakularnej katastrofy. Nastąpiło tutaj małe wyboczenie górą, czyli pasa ściskanego, jak było widać na zdjęciu, ale też zwróćcie uwagę, gdzie nastąpiło pęknięcie pasa dolnego. Pęknięcie pasa dolnego nastąpiło znowu w styku. I teraz trzeba obrócić, żeby pokazać ten słaby punkt. Tutaj narysowałem na czerwono krawędź styku, jaka była zrobiona, a gdzie pękło? Widzicie, gdzie pękło, w tym najsłabszym miejscu. Czyli ta doczołowa tutaj, styk trzas dokładnie tam, gdzie nie był zakolorowany na czerwono. Czyli to była jakby ta część pracująca netto. Ta nakładka górna tutaj niestety mu nie pomogła. Tak więc jeszcze raz uczulam na styki. Pamiętajmy, w kratownicach styki bardzo dobrze się kształtuje nie poprzez nakładki góra-dół, tylko nakładki z boków. W dwutorowniku zginanym najważniejsza jest nakładka górą i dołem, natomiast w kratownicy, w pasach bardzo dobrze się kształtuje styki poprzez nakładki na średnikach, czyli z boków. Następna. Gratulujemy. Siła. Jeszcze raz przypomnimy. 1790 N. Gratulujemy autorom. Kolejny przykład kratownicy zaprojektowany pod nasze zadanie. Tutaj dość oszczędnie wszystko jest zaprojektowane. Mniej więcej przekroje są podobne górą i dołem. Trudno znaleźć tak na pierwszy rzut oka słaby punkt. Myślę, że znowu jak zwykle będzie to pas dolny i gdzieś tam w okolicach styków. Wkładamy do aparatury model. I już
próbka przygotowana, 10 newtonów siły wstępnej, tak? Wszystko jest zakodowane, muszę przyjąć jeszcze pozycję oczywiście. Dobrze, pozycja startowa została przejęta, możemy rozpocząć obciążanie, jeszcze wyzeruję siłę na wszelki wypadek, żeby te 2 newtony zlikwidować, no i rozpoczynamy obciążanie próby. Czekamy na osiągnięcie siły 10 newtonów, jest osiągnięta i rozpoczynamy badanie wytrzymałości naszego mostu. Zobaczymy, co osiągniemy, jaką siłę przy 2 mm. No, teraz będzie duża siła. Proszę Państwa, teraz jest przeszło 1100 newtonów przy 2 mm, czyli most jest bardzo sztywny znowu. Już mamy 2000 newtonów. Doszliśmy do 2500. Mamy osiągnięte 3000. 3500, słychać niestety odgłosy. Uwaga, 4000. Proszę Państwa, to jest rekordowa siła. Jeszcze mamy dalsze obciążenie. Dochodzimy do 5000. Wyboczenie następuje, wyboczenie pasa górnego. Gratulacje. No to jest spektakularna awaria. Tam jest składka, tutaj mamy wałek. Czeka nas znowu szukanie elementów. Ma Pani już pracę? No to, a gdzie? Może pogadać. Ale to jest razem z kolegą. A kto liczył? 5560 newtonów. Tekla? Nie. Tekla. Proszę Państwa, no cóż, mieliśmy tutaj spektakl. Trudno ocenić w tej chwili dokładnie miejsce katastrofy. W trakcie próby już było widać, że następuje wyboczenie pasa górnego, czyli tutaj ściskanego, ale wyboczenie nie miało, znaczy wygięcie już, nie miało charakteru już takiej utraty stateczności, no i wszystko wytrzymało. Ale tu proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu mówimy o podobnym mechanizmie pękania, czyli mamy pękanie tutaj, proszę zwrócić uwagę, przy przejściu z jednego przekroju w drugi, czyli wyraźny karp znowu tutaj jest. Karp przekrojowy, karp strukturalny, tak na to mówimy. Także można powiedzieć, że te próby mostów drukowanych w tym roku będą pod hasłem obciążenie w osi węzłów kratownicy i łagodne zmiany przekrojów. Gratulujemy, to jest rekord. Tutaj mamy informację, że to jest największa do tej pory uzyskana nośność w ciągu wszystkich edycji, chociaż oczywiście tak nie możemy porównywać, ponieważ mamy inne oczywiście reguły konkursu. No i kolejna bardzo inżynierska praca, wyraźnie zrobiona pod konkurs. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wyraźnie tutaj większy pas ściskany. Pas ściskany jest dużo solidniejszy. Niepotrzebnie aż tak solidny słupek. Chyba ten materiał, gdybyśmy go dali gdzie indziej, byłoby korzystniejsze. Natomiast co tutaj mnie osobiście najbardziej boli, to jak zwykle styk. I tu styk jest stykiem takim zakładkowym. Jakbyśmy się dobrze przyjrzeli miejscu
połączenia tych dwóch elementów znowu będziemy mieli karp. Nie znajduję tak wprost najsłabszych punktów. Zobaczymy, co będzie. Obliczenia nie były jakoś wartościowe. Wasz który był? Ha? A wasz który był? Ten przed chwilą. Ten przed chwilą. Rozpoczynamy następną próbę. To już przedostatnia chyba próba. Przykładamy siłę 10 N. Pozytywnie osiągnięta. I zaczynamy obciążanie. Też próbka chyba wydaje się dosyć sztywna. Około 900 N przy 2 mm przemieszczenia. Też zachowuje się bardzo w sposób regularny. 2000 N. Osiągnięto, ale niestety na tym się możliwości tej próbki zakończyły. Musimy zakończyć badanie. I maksymalna siła, jaka została osiągnięta, to jest 2160 N. Proszę Państwa, niewątpliwie szkoda, ponieważ konstrukcja miała potencjał. Natomiast to, co się stało, to było dokładnie to, co udało mi się przewidzieć, mianowicie styk tutaj ten dolny. O ten. Proszę zwrócić uwagę tutaj, jakbyśmy się strukturze tego styku przyjrzeli, gdybyśmy doszli do przekonania, że gdzie jest przekrój najsłabszy, no to byśmy go znaleźli właśnie tam. Tak więc styki są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mówi się, że styk powinien mieć taką nośność, jak elementy, które do niego dochodzą. I tego się zawsze trzymajmy. Gratuluję udanego projektu i przechodzimy do kolejnego. Tutaj, proszę Państwa, mamy klasyczny łuk z jazdą górą, właśnie taką hybrydę między łukiem a kratownicą. Dość przemyślane tutaj widać strukturalnie, ponieważ mamy zróżnicowane grubości krzyżulców. Co mnie oczywiście boli w tym wypadku, to jest ten punkt podparcia. Znowu mamy do czynienia z mimośrodem dość sporym. Ten mimośród spowoduje powstanie dodatkowego momentu zginającego w tym przekroju i oczywiście może spowodować ścięcie tego przekroju podporowego. Jeśli chodzi o styki, no to jak zwykle tutaj obstawiam styk za jako miejsce słabe. Dobra, możemy wstawać. Tutaj jest coś, chyba jest symetryczny. No niezupełnie. No to właśnie teraz pytanie. Czy czekaj, pokaż go. Tak. Niesymetryczny tak, styk. Tak ma być. Tak miał być? Tak ma być. Nie, dobrze by było. No dobrze. Nie, pan ma schemat. Autorzy mają
Jak mają tak, to no to właśnie tak, no. No, właśnie tak, no. No tu jest, no przecież wystarczy na niego spojrzeć. Tak, tu jest słabsza siła, tu jest mocniejsza siła, tak? No, tak musi być włożone. 100%. No. No tak, tak. Zgadzam się. No dobra, po prostu. Na rysunku na co innego, a nie chcę... No jak co innego, no. No jest co innego. Jest odwrotnie. Na pewno jest odwrotnie. Komisja dyskutuje na temat ustawienia. Są sprzeczne interpretacje. Trzeba ułożyć tak jak tu. No tak. Wkładam jak na rysunku. No ale... Zaraz, gdzie jest obciążenie? Tu? No nie, na mnie było dobrze. No to ja też mam. Ja bym stawił tam. Mhm. Nie, nie, nie. Słuchajcie, panowie, ponieważ komisja tutaj jednoznacznie widzi, że przekłamanie musiało nastąpić, zdecydowanie wyższy przekrój musi być nad podporą, gdzie jest większa siła, więc ja bym to ustawiał odwrotnie. Rysunek być może gdzieś tam w którymś miejscu się... Za rysunek odpowiadają autorzy. Nie możemy ustawiać no. Moim zdaniem odwrotnie niż autorzy chcą. Czy mamy spotkanie, jakieś możliwość skontaktowania się z autorami? Nie. No tak mają. Są czy nie? A okej. Okay. Może skorygować. To może skorygować. Jak nie skoryguje, to stawiamy tak, jak jest narysowane. Za pomyłki odpowiadał. Co będzie, jak my go ustawimy odwrotnie i on wygra? To znaczy, że wygraliśmy razem że z nim. Komisja okej. Jest rysunek. Tak. Większa wysokość pod mniejszą siłą. No. Tak. Proszę Państwa, to chyba jest ostatni most, który będziemy obciążać. Próba będzie oznaczona jako M19. Przejmujemy za chwilę pozycję startową. Już mamy. Siła jest akurat zerowa, więc możemy rozpoczynać obciążanie. Dziesięć newtonów już zostało osiągnięte. No i rozpoczynamy obciążanie. Jak zwykle podam
jaka jest siła osiągnięta przy przemieszczeniu 2 mm. Tutaj ta siła jest poniżej 600 N, czyli most ma stosunkowo dużą giętkość. 1000 N zostało osiągnięte, 1200. Wykres jest oczywiście cały czas liniowy, jak przy większości prób. Przekroczyliśmy 1500. Teraz wykres już się zaczyna lekko zakrzywiać, ale 2000 zostało osiągnięte, niestety niewiele więcej, gdyż nastąpiła tradycyjnie spektakularna awaria. I okazuje się, że wynik końcowy to 2090 N przy niespecjalnie dużej sztywności. Mieliśmy problem z tym, jak ustawić ten model. Wydawało nam się, że powinien stać odwrotnie, jeśli chodzi o obciążenie. Powiem od razu dlaczego. Tutaj w tym miejscu, gdzie pokazuję palcem w tej chwili, w tym miejscu jest największa wysokość, więc tu naszym zdaniem powinna stać większa siła niż w tym miejscu. No ale autorzy tutaj mają wszelkie prawa autorskie do tego, żeby ustawiać tak, jak zaprojektowali, jak uważali. Proszę zwróćcie uwagę, ja go w tej chwili złożyłem do kupy i to świadczy o tym właśnie, gdzie nastąpiło zniszczenie. Zniszczenie nastąpiło w sklejeniu, jak zwykle. Czyli krótko mówiąc, mieliśmy tutaj, trudno powiedzieć, żeby to był karp. Moim zdaniem to stało się w ten sposób, że nakładki były troszeczkę za krótkie i materiał wewnątrz na tym sklejeniu uległ zniszczeniu. Tak czy siak nośność została wyczerpana przez rozerwanie pasa dolnego, co jest tutaj no, klasycznym zjawiskiem. Gratuluję modelu i pracy. Zapraszam na następny konkurs za rok. I to chyba już było wszystko, tak? Na dzisiaj? Okej, dobrze. To są wszystkie próby. Serdecznie dziękujemy za Państwa uwagę. Gratulujemy bardzo pożytecznych prób, które wykazały czasami nawet wręcz rekordową nośność. Ci, którzy uzyskali gorsze wyniki, też niech się nie martwią, dlatego że moim zdaniem to jest bardzo pożyteczne dowiedzieć się, jakie są przyczyny naszych niepowodzeń i w następnym razem te przyczyny usunąć i po prostu w ten sposób nabrać pewnego doświadczenia, nie tylko w zabawie, tak jak w tej chwili, ale również doświadczenia inżynierskiego, co jest celem głównym tego dzisiejszego konkursu. Także serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I na tym chyba będziemy kończyli jeszcze. No, wyniki to nie ja, bo to pani organizatorka. Myślę, że pan profesor chce. Dobra, to ja po prostu przeczytam. Ja mam przeczytać? Znaczy ja tak. Proszę Państwa, wszyscy są zwycięzcami, także proszę to w ten sposób traktować. Wszyscy są zwycięzcami. Pamiętajmy też o tym, co powiedział profesor Kłosowski. Jest to dla nas zabawa i lekcja po to, żeby było lepiej przy okazji następnej zabawy, ale żeby najlepiej było wtedy, gdy będziecie budować swoje mosty. I teraz przechodzimy do wyników. Pamiętamy, że wynik nie tylko zależy od tego, jaka jest nośność uzyskana, ale także od szeregu innych parametrów. To wszystko zostało przeliczone. Państwo znacie regulamin. Państwo znacie regulamin i proszę zawsze brać to pod uwagę. No i uwaga. Miejsce trzecie.
Plastik Fantastik. Adam Janucik, przepraszam, Michał Eismont, Politechnika Białostocka. Gratulujemy. Proszę Państwa, wzrok nie ten, muszę się do monitora przybliżyć troszkę, żeby... CAG. Michał Sikora, Łukasz Bujoczek, Politechnika Śląska. Gratulujemy. I proszę Państwa, pierwsze miejsce, czyli nagroda idzie do Wanted Team. Ewa Koszara i Bartłomiej Łazorczyk, przepraszam bardzo. Politechnika Gdańska. Gratuluję. Proszę Państwa, jeszcze zapytam, czy organizatorzy mają jeszcze coś w planie? Więc organizatorzy właśnie odetchnęli, że wszystko się zakończyło, co się miało stać. Ja ze swojej strony tylko chcę wszystkim gorąco podziękować za udział, za to, że ciągle ten konkurs cieszy się taką dużą popularnością. I chcę jeszcze przypomnieć, korzystając z okazji, że jesteście na Politechnice, czyli w szkole, chcę przypomnieć, pamiętajcie zawsze, wysokość konstrukcji i obciążenie i styki i wtedy wygracie. Wszystkim serdecznie, serdecznie gratuluję jeszcze raz. Wszyscy jesteście, jak powiedziałem, zwycięzcami. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować organizatorom, zespołowi Koła Naukowego Most Wanted z Politechniki Gdańskiej za organizację i za dużą pracę i duży wkład w to, żeby to się wszystko udało. No i serdecznie dziękuję profesorowi Kłosowskiemu za obsługę maszyny, za udostępnienie w ogóle laboratorium i za taką prawdziwą oprawę tego wszystkiego, bo widzimy, jak to wszystko się niszczy na naszych oczach. I pamiętajmy, żeby nasze rzeczywiste konstrukcje nigdy się tak nie zachowywały. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i do zobaczenia na następnym konkursie.